Jako mały chłopiec jeździłem na ryby do Ostrowska, do Huby i tam spotykałem partyzantów ognia, to było dawno, którzy opowiadali różne rzeczy, ale bardzo kryli się z tym wszystkim, ponieważ ognia uważano za bandytę. Upowszechniano wtedy w PRL-u tą wizję komendanta ognia. Bardzo skomplikowany życiorys, ciekawy człowiek, prosty. Ale tak chyba jest ze wszystkimi żołnierzami niezłomnymi. Choć on akurat, ogień chyba budzi najwięcej kontrowersji, dlatego że on akurat miał takie przełomy w życiorysie jak Kmicic niemalże. Leszek Żebrowski jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ze sprawą ognia, tak jak z wieloma innymi ludźmi z tego podziemia niepodległościowego z ostatniego czasu, czyli z powstania antykomunistycznego, jest tak, że podziały będą bardzo długo trwały i będą bardzo wyraźne. Natomiast argumenty nie będą działały z żadnej ze stron. To jest tak jak z Wojciechem Jaruzelskim. Prawie połowa społeczeństwa będzie za, prawie połowa przeciw, reszta będzie nijaka, no, neutralna. Tak samo jak jest z Lechem Wałęsą. Będą wychodzić kodomici, klaskać, cieszyć się. Oczywiście mogą sobie tam prywatnie szydzić i wyśmiewać, ale nic, żadne argumenty na to nie wpływają. I to samo dokładnie jest z żołnierzami wyklętymi. Gdy wydawało się, że po roku 89, już tamta epoka mija, że tamci ludzie nie mają wpływu na to, co się dzieje, rzeczywiście przez kilka pierwszych lat tak było. To zaczęło przygasać. Można było tym normalnie, w sposób bez takich strasznych emocji rozmawiać. Ale gdy zobaczyli, że grubej kreski nie ma, że ubecy nie odpowiadają za to, co robili, ci uczeni czy pseudouczeni za to, co pisali, nie ponoszą konsekwencji, w związku z tym jest wybór, czy ja mam przestawić się i lansować nowych bohaterów, przynajmniej mówić o nich w sposób neutralny, ale w takim razie co z moimi rodzicami, co z moimi dziadkami? Jeśli ja mam w rodzinie NKWD-zistów, mam w rodzinie ubeków, to ja musiałbym się od tego odciąć, w dodatku często publicznie, bo mi to wyciągnął, i zacząć mówić o tym prawdę. To skoro nie ma konsekwencji, to ja wolę mówić, że tatuś był porządny, tak jak robi Włodzimierz Cimoszewicz czy wielu innych. Brał go na kolana, głaskał, przynosił cukierki po ciężkiej służbie w informacji wojskowej. Tymi samymi rękami, którymi... Tak, oczywiście już umytymi, więc on mówi, że miał czyste ręce. A nie miał, bo trzeba zapytać tych ofiar przesłuchań, które przeżyły. Pan kojarzy takiego oberubeka Władysława Machejka? Tak, on nie był w sumie ubekiem, to był bandzior komunistyczny z Armii Ludowej, później to był sekretarz partii, no i ćwierć inteligent, czy jeszcze gorzej PRL-owski. Redaktor naczelny Życia Literackiego. Tak, to najlepsze określenie miał Stefan Kisielewski na takich, którzy tak pisali, pisane Machejkiem. I to jest sprawa związana z ogniem, dlatego że tak, Józef Kuraś prowadził notatnik. Zresztą na wielu zdjęciach widać, on sobie siedzi gdzieś i w wolnych chwilach notuje. I to ten notatnik był znany, że on tam sobie wpisywał wszystkie rzeczy ważniejsze, które dotyczyły jego zgrupowania, czyli zgrupowania Błyskawica. W momencie, kiedy Józef Kuraś został śmiertelnie ranny i został zabrany przez ubeków, zabrano z nim torbę. Najprawdopodobniej ten notes z nim był, ale to był rękopis. Natomiast dzisiaj mamy trzy wersje. Pierwszą, sfałszowaną właśnie przez Machejka, który to opublikował w tych swoich pseudodziełach. Najbardziej skrajna, taka wulgarna wersja. Druga została sporządzona przez Stanisława Wałacha. To był pułkownik UB, szef Wojewódzkiego Urzędu Dodam Bezpieczeństwa tylko tyle, w Krakowie. Że manifestowaliśmy wtedy jako członkowie NZS-u pod domem Wałacha, jak jeszcze żył Wałach. Jego córka, oficer milicji, darła się, jeszcze przyjdzie na was czas, jeszcze przyjdzie na was pora. Nic mu się nie stało, Wałach funkcjonował w Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie, później w Białymstoku, miał na sumieniu bardzo wiele ofiar, ale nic mu się nie stało. I trzecia wersja tego rzekomego notatnika. Jeszcze jeden wtręt. Bliski współpracownik Władysława Machejka z tamtych czasów dziś zasiada w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. O, to nawet nie wiedziałem. A to tak, gwoli informacji. Czyli jesteśmy w domu, tak. Cały czas ich mamy. Trzecia wersja tego notatnika ognia została sporządzona przez majora UB Wróblewskiego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. I to jest ta wersja, którą się posługują i historycy, i publicyści. Niektórzy historycy, którzy siedzą w tym głębiej, zdają sobie sprawę, że to jest wtórna rzecz. To nie jest to, co ogień zostawił, dlatego że w tym odpisie maszynowym, zrobionym z notatek, jeśli to jest w ogóle w całości prawdziwe, a tak się przyjmuje, tam są niekonsekwencje. Czyli zapisy na przykład dotyczą maja, później jest marzec, później znowu jest kwiecień na przykład. I znowu takie przeskoki miesiącami.
jeśli ogień siedział i notował, to nie przypominał sobie nagle, co było 2 miesiące wcześniej, nie wpisywał dwóch zdań. To jest jakiś absurd i to jest niemożliwe. Ale większość ludzi, olbrzymia większość, posługuje się tą trzecią wersją, a czasami pierwszą, czyli machejkową, tak jak to robi Gross, zupełnie nie krytykując źródła i nie pisząc o tym, jak to zostało sporządzone, przez kogo. I teraz mamy pomieszanie z poplątaniem. Czyli wszyscy, którzy chcą osiągnąć zamierzony cel, mogą to osiągnąć. Ja mogę mówić, że patrzę na to krytycznie i nie przyjmuję żadnej z wersji jako na 100% prawdziwej, ale są tacy, którzy mówią, że tak było, bo on to zapisał. Przecież to jest od kilkudziesięciu lat w tak zwanym obiegu, czyli publikowane, na to się ludzie powołują, a tak naprawdę nie wiemy. Słuchałem wczoraj, przygotowując się do audycji, pasjonującej dyskusji pana z Piotrem Zychowiczem. Piotr Zychowicz jest autorem książki, o jej tytule nie powiem, bo żeby jej nie reklamować, ale książki, która pokazuje czarne momenty w działalności żołnierzy niezłomnych. Jest oczywiście pytanie, po co taką książkę pisać, ale no dobrze, dyskusja pasjonująca, nie doszliście do porozumienia. Co pan sądzi o tego typu twórczości? Nie doszliśmy do porozumienia i nie dojdziemy, dlatego że niestety w tym przypadku ja powiedziałem wprost, że to jest paszkwil i jest wyraźnie zła wola, bo jeśli autor, który jest po studiach historycznych, jest wychowankiem już po roku 89 nowego systemu, nie poprzedniego, gdzie ludzie zmuszano do kłamstwa, poza tym miał dobrego patrona, profesora Wieczorkiewicza, który uczył krytyki źródeł, mówił co to jest, no mam nadzieję, że w sposób wystarczający, to jeśli mamy w publikacji, która mówi o żołnierzach wyklętych i mamy w publikacji przywołane źródła, których nie ma, to jest to źródło czy nie? Jeśli mamy sfałszowane te źródła, czyli cytaty z książki i najpierw to jest tak, że wziąłem, zbadałem, zrobiłem, jest wykaz literatury, wykaz źródeł archiwalnych, a później w dyskusji okazuje się, no nie, ja to wziąłem stamtąd. Ja sprawdzam później, to jest, chodzi o ten słynny już w tej chwili cytat z książki Zygmunta Barzejewicza. To był dowódca szwadronów w 5. Brygadzie Wileńskiej AK majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. On zostawił po sobie wspomnienia. Te wspomnienia zostały wydane 15 lat temu w bardzo niewielkim nakładzie, w sumie niedostępne, mało kto o nich wie, ale tu autor posługuje się wiedzą źródłową, czyli bezpośredni uczestnik pewnych wydarzeń opisuje pewną sytuację. I nagle się okazuje, że w książce jest coś innego. Później autor tych czarnych plam twierdzi, że on, ja to sobie wziąłem z takiej publikacji, którą zrobiła Karta. Ja to na szczęście mam w domu, później sprawdzam. Rzeczywiście Karta to zrobiła, Karta sfałszowała, czyli opuściła te nie jakieś kawałki, które nie wpływały na całość, ale te, które istotnie przewracały tekst do góry nogami, ale Karta to zaznaczyła. Tam są nawiasy. Natomiast w książce Piotra Zychowicza to zostało opuszczone. I co otrzymujemy? Coś zupełnie innego. Tak nie wolno uprawiać historii, tak nie wolno pisać o rzeczach. Jaki cel napisania takiej książki? No trzeba by zapisać czy zapytać autora. On pytał pan autora o to? On twierdzi cały czas, że to jest w książce, że on chce pokazać tą drugą stronę, że nie byliśmy tacy fajni, że to ci ludzie mają oczywiście jakieś obrzydliwe skazy, że to i doprowadzamy do narracji, bo taki zwykły czytelnik, który nie zna tego tła sytuacyjnego, co się wtedy działo, otrzymuje tego typu rzeczy. Łupaszka, ludobójca. Ogień, antysemita. Bury, morderca Białorusinów tylko za to, że są prawosławni. I on nie będzie wnikał, na przykład, że Bury przeszedł przez ponad 70 wsi białoruskich i nikomu się nic nie stało. Ludzie, którzy byli neutralni wobec ówczesnych wydarzeń, nie musieli być po stronie jednej czy drugiej, ale neutralni, nie angażowali się, nie pomagali NKWD, nie byli w ogóle ruszani. Wprost przeciwnie, byli nawet otoczeni jakąś tam opieką, bo przecież podziemie antykomunistyczne zwalczało pospolity bandytyzm, to czy mało kto wie. To były siły ładu i porządku w terenie. Innych tak naprawdę nie było. Ale jak otrzymuję takie wyrwane z kontekstu fragmenty, to okazuje się, że no to jak my możemy mówić o żołnierzach wyklętych? Oni są przeklęci. A pan Zychowicz zarzuca panu, że pan uprawia taką apologię dydaktyczną dla młodego pokolenia, a to nie ma nic wspólnego z jego warsztatem historycznym. Tak, on nawet się mnie pytał przed spotkaniem, jaka kategoria czytelników czy obserwatorów mojego fanpage'a wiekowo, jaka się wyróżnia. Ja mu powiedziałem, że to są ludzie między 20 a 35 rokiem życia, więc nie dzieci, nie jakieś gimnazjum czy coś takiego, bo to jest ułamek procenta. To są ludzie dorośli, świadomi, już w tej chwili samodzielni, więc nie można mówić, że... Ale
jak mamy mówić o historii? Czy mamy mówić o wrześniu 1939 roku, że ten dowódca uciekł z frontu, że tam płatnik pułku uciekł z kasą, że kilku żołnierzy poszło na dezercję, zgwałciło, zabiło, ukradło i tak dalej? Czy to jest opowieść o wrześniu 1939? Czy mamy kampanię wojenną z najazdem, gdzie jest przy tym jakiś margines? Tak. A przy żołnierzach wyklętych jeszcze jest taki problem, że większość tych rzeczy, które są opisywane, które są pokazywane w tej strasznej formie, nie jest do końca zbadana. I mamy tego typu opowieści, jak rzekomi świadkowie w tych wsi białoruskich, którzy mieli wtedy 4, 5, 6 lat, opowiadają ze szczegółami, literalnie. Mogą godzinami opowiadać. I to tak, starsze osoby w chustach z jednym zębem, no to robi wrażenie. Wygląda na to, że osoba ma 100 lat, więc wszystko jeszcze w dodatku pamięta. Ale przecież były ekshumacje. Jest masa różnych dokumentów z obu stron, która to wszystko weryfikuje. I tak do końca się pewnych rzeczy nie dowiemy. Ale z pewnością nie było tak, jak to jest w wykładni filmu Agnieszki Arnold, czy w tego typu opowieściach, w jakich, nawet już powieści przecież na ten temat powstają. To jest nieprawda. W zgrupowaniu kapitana Romualda Rajsa byli Białorusini, byli prawosławni i byli z tych wsi. I oni wskazywali, kto gdzie, w którym domu, jaka to jest rodzina. To, że my dzisiaj na pewne rzeczy patrzymy naszymi oczami, z naszego punktu widzenia, to jest naturalne, ale w warunkach ekstremalnych, w warunkach wojny, te zachowania nie są takie same. Pamiętajmy, że to jest po paru latach wojny, że pewne emocje zaczynają górować nad racjonalizmem i pękają wszelkie hamulce. Ale taka narracja mówiąca o czarnych plamach na honorze żołnierzy niezłomnych, to przecież jest narracja z Tygrysów, z tej całej propagandy PRL-u. Ja to pamiętam, kiedy publikowano o tych ludziach, nazywając ich bandytami, nazywając ich mordercami i tak dalej. I właściwie wszyscy zostali w ten sposób opluci przez PRL. Tak, ale to nie jest narracja tylko z tamtego czasu, bo ja tu właśnie na samym początku tej dyskusji na temat książki Piotra Sychowicza przypomniałem, że w 1994 roku, przed 50. rocznicą Powstania Warszawskiego, to samo zrobiła Gazeta Wyborcza. Tak, czarne karty Michał Cichy, powstania. Wybranie rzeczy, które albo nie miały miejsca, albo karykaturalne pokazanie pewnych rzeczy, miało doprowadzić do tego, że powstańcy warszawscy mordowali Żydów. Czyli zamiast bić się z Niemcami, mordowali Żydów. Ja oczywiście musiałem sięgnąć też, żeby jakieś tło zobaczyć, jak to wygląda. I okazało się, że przynajmniej od lat 70. Powstanie Warszawskie... To jest pana książka Paszkwil Gazety Wyborczej. Tak, tak. Powstanie Warszawskie funkcjonowało w publikacjach autorów żydowskich, historyków żydowskich. I tam można było przeczytać rzeczy jeszcze gorsze, niż były w Gazecie Wyborczej. Więc to, co zrobiła gazeta, było później. I gazeta się nigdy z tego nie wycofała. Nigdy nie było przeprosin, chociaż wykazałem czarno na białym, że bo fałszowanie cytatów z dokumentów, fałszowanie cytatów z książek, tylko Gazeta Wyborcza w tym przypadku była o tyle lepsza od Piotra Sychowicza, że podawała tytuły książek czy dokumenty z jakich archiwów, sygnatury, karty. Ja mogłem iść i sprawdzić. W książce Piotra Sychowicza tego nie ma. Ja muszę trafiać na ślepo, muszę szukać, więc nie jestem w stanie wszystkiego zbadać, bo musiałbym poświęcić pewnie ileś tygodni albo miesięcy. Ale przypuszczam, że tego typu rzeczy, które wyciągnąłem na tym spotkaniu, jest znacznie więcej. Jeśli on się powołuje na dokument, opisuje ten dokument, pisze, kto go podpisał, pisze, że ma datę i że to jest rozkaz, i ja to mam ze sobą i pokazuje, nie ma daty, rozkaz jest, że pismo jest podpisane przez kogoś innego, to jest rękopis i to nie jest rozkaz i on w tym momencie milczy. Mówi, ja wszystko widziałem. No ale dobrze, mówimy o tym konkretnym dokumencie. On jest przywołany jako źródło historyczne i służy, jest podstawą do dalszej analizy. Jeśli to zabieramy, to tak jakbyśmy spod domu usuwali fundament. Tak. On się wali. I wreszcie, jak huragan, rozpętuje się dyskusja wokół Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Były prezydent Bronisław Komorowski dołączył do chóru krytyków, no to jest delikatne słowo, brygady. I jaka jest prawda o tym Związku Zbrojnym? Bo oczywiście stara narracja, kolaborowali z gestapo, kolaborowali z Niemcami, a wyzwolenie obozu w Holiszowie to już właściwie zakryte jest mgłą niemówienia o tym. Mamy ponad 70 lat tamtych wydarzeń od epopei Brygady Świętokrzyskiej. Przez te ponad 70 lat była taka sama krytyka, takie same oskarżenia. Nikt nigdy nie wyciągnął z dokumentów niemieckich jakiegokolwiek nawet pośredniego dowodu kolaboracji brygady z Niemcami. Gdyby coś takiego było,
to wojsko amerykańskie nigdy by nie pozwoliło sobie na to, żeby ich uznać za... Gazeta Wyborcza wnioskuje, no bo przeszli przecież przez granicę, więc Niemcy musieli ich przepuścić. No to jest cała podstawa wnioskowania o kolaborację. Ależ nikt tego nie ukrywał, oni też nie ukrywali, że przechodzili przy pomocy Niemców. Natomiast Niemcy ich nie rozbrajali, bo brygada się postawiła, że nie. Ale pamiętajmy, jaki to jest czas. To są ostatnie tygodnie istnienia III Rzeszy. Przed nacierającym frontem wschodnim ucieka może nawet 2 miliony ludzi z terenów, które mają być wkrótce zajęte przez Armię Czerwoną. To są Łotysze, Estończycy, to są Litwini, Białorusini, Ukraińcy, to są Tatarzy, to są starowierzy z Rosji, z głębi, którzy pod okupacją niemiecką mogli praktyki swoje pokazać, bo już przestali się tego bać. I znowu, skoro wraca Stalin, no to wiadomo, że będzie śmierć. I ci wszyscy ludzie uciekają. Znaczna część ich jest uzbrojona. Ci ludzie idą z bronią i to nie są jednostki wojskowe, to są różne lokalne samoobrony. I nikt tego nie atakuje, nie niszczy, bo nie ma w tym żadnego celu. Niemcy mają coś innego na uwadze. Obronę resztek III Rzeszy. Jeśli te jednostki, które przechodzą, tak jak brygada, nie atakują Niemców, to w naturalny sposób pozwala się im przejść. Tym bardziej, że jest także sprawa polityczna i pułkownik Bochun, pułkownik Antoni Szacki, dowódca brygady, w kwietniowym rozkazie 1945 roku, opublikowanym już wówczas w piśmie brygady w Marszu i Boju, podał, że takie rozmowy z Niemcami prowadził. Niemcy zażądali, żeby brygada wystąpiła po stronie niemieckiej i to nie chodziło o efekt wojskowy, tylko o efekt polityczny, propagandowy, że on zdecydowanie odmówił, że podlega formalnie pod naczelnego wodza i polski rząd, nie ma z nim kontaktu i jeśli dojdzie tam, to będzie wykonywał ich polecenia, ich rozkazy. I zostali zostawieni w spokoju. W związku z tym kolaboracja to jest wtedy, jest czynne wystąpienie po stronie wroga. Tego nie było. Amerykanie obserwowali brygadę wcześniej, jak ona szła. Oni nie wiedzieli, w tej masie różnych uchodźców przed frontem były różne jednostki, także kolaboracyjne. I brygada jest obserwowana. Także są oficerowie niemieccy, którzy się dostali do niewoli, są pytani, czy oni brali z wami udział w walkach z Sowietami, z Armią Czerwoną. Nie. W zamian za to, że brygada się w ten sposób jakiś sposób oczyściła przed Amerykanami, czy oni ją oczyścili, uznali, że to jest jednostka aliancka i jako jedyna polska formacja Brygada Świętokrzyska otrzymała prawo noszenia oznak armii amerykańskiej na mundurach. Nikt więcej. Mimo, że współdziałanie z Amerykanami było na wielu płaszczyznach i w różnych miejscach. Natomiast brygada to dostała. I w tej całej narracji, która jest, mamy tylko i wyłącznie kłamstwa wynikające ze złej woli i z drugiej strony z kompletnej ignorancji. Tacy ludzie, historycy czy historycy jak Bronisław Komorowski, powinni wrócić prawdopodobnie na studia i nauczyć się pewnych rzeczy, które są oczywiste, ale oni już tego nie zrobią. Są opublikowane dokumenty brygady, praktycznie w całości. Są publikacje z drugiej strony i są relacje kobiet, które zostały uratowane z obozu koncentracyjnego. Mamy to przekreślić wszystko, bo brygada jest zła, bo to nie jest Gwardia Armia Ludowa, bo to nie jest Ludowe Wojsko Polskie, tylko to jest Polska formacja wojskowa, gdzie jest hierarchia wojskowa, są oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze. Znaczna część brygady, na co wskazują wszystkie tamte ówczesne źródła z tamtego okresu, nawet brygadzie nieprzychylne, to są podchorążowie. I brygadzie cały czas trwa intensywne douczanie. Ci, którzy coś potrafią, oficerowie z określonych specjalności, uczą tych młodych ludzi tego, że w przyszłości gdzieś tam dojdziemy, wojna się skończy i te kilka straconych lat trzeba nadrobić. Tam jest matematyka, jest język polski, są języki obce, jest geografia. Cały czas są kursy. We wszystkich wolnych chwilach żołnierze muszą się uczyć. I to później procentuje. Ci ludzie na Zachodzie byli kimś. No i tak będziemy się, znaczy my nie będziemy, ale w Polsce będzie trwał spór faktów, źródeł, dokumentów z narracją PRL-u, która tak wrosła. Tak, to nie będzie brane pod uwagę, jak było, tylko to, że jest w tej chwili, w danej chwili jest tam korzystne. Czyli wracamy do stalinowskiej narracji. Kto nie z nami? A dlaczego dziś walczy się z żołnierzami niezłomnymi? To jest walka o młode pokolenie. Jeśli młodzi ludzie na ulicy noszą krzyże NSZ-u, noszą różnego rodzaju symbolikę, która nie pasuje do wykładni nowoczesnej, do wykładni KOD-u, do wykładni PO, oni nie noszą Schetyny, nie noszą Petru, nie noszą Tuska, czy Hieni, Krzywonos, jakichś innych osób, tylko to trzeba zniszczyć ten mit. Trzeba to wszystko rozkruszyć. Lepiej, żeby nic nie było, niż żeby byli ci, którzy nie są z nami. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. No ale jest bliżej do tych partyzantów Armii Ludowej?
Niektórym tak, rodzinnie jak najbardziej. Ci Morzewiczom na pewno. No, ona jeszcze gorzej, bo to jest przecież sowiecka formacja. To jest oficer sowieckiego Smiersza w Ludowym Wojsku Polskim. Ale Kwaśniewski też takiej rodziny. Ale to Kwaśniewski nie ma życiorysu do dzisiaj. To jest zastanawiające. Prezydent, który był dwie kadencje nie ma, tak. w Polsce, w III Rzeczpospolitej prezydentem, nie ma biografii. My nic o nim tak naprawdę nie wiemy. Kandydat w Stanach Zjednoczonych, nie prezydent, kandydat jeszcze w kampanii będzie miał kilka obszernych biografii, gdzie mu wszystko wyciągną, pokażą. A Kwaśniewski? I tam jest traktowane normalnie. Narodził się pod koniec lat 80. Czy to rodzina mafijna, czy uczciwie zarobili pieniądze, on za to nie odpowiada, ale dziadek kradł, prawda? Tak. I to wyborca dostaje. A my o Kwaśniewskim wiemy, że urodził się, był w partii i został prezydentem, a teraz jest intelektualistą. I wychodzą jakieś powiązania ciekawe. Studiach. Tak. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Leszek Żebrowski, historyk i popularyzator wiedzy o żołnierzach niezłomnych i podziemiu powstania antykomunistycznego, które trwało aż do lat 60. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Możemy to skomentować Lechem Makowieckim i pieśnią o Wołyniu, bo akurat o tym nie mówiliśmy w ogóle, ale o tym też trzeba pamiętać.